Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Pozwolimy Państwu na jakiś czas odpocząć od tematu przejść dla pieszych. Zbliżające się dwa odcinki poświęcimy parkowaniu. A dzisiaj zajmiemy się parkowaniem na kopertach dla niepełnosprawnych. To wyjątkowo obrzydliwy sposób parkowania, bo tych miejsc przecież nie ma zbyt dużo, a osób niepełnosprawnych no trochę jest, niestety. I właśnie te osoby potrzebują szczególnie blisko miejsca, w którym mogą coś załatwić, w którym mogą coś kupić i zaparkować. A nagle okazuje się, że stoi tam ktoś nieuprawniony, który mówi, że albo tylko na chwileczkę się zatrzymał, znamy te tłumaczenia, albo ma nieaktualną kartę parkingową. Mówi, że właśnie przywiózł kogoś z rodziny czy ze znajomych i że no, przyjdzie ta osoba za chwileczkę, to wtedy on odjedzie. No wszystko jest naciąganiem brzydkim, dlatego że łamiemy prawa osób niepełnosprawnych, postępujemy zupełnie nie tylko wbrew przepisom, ale wbrew jakimś zasadom współżycia społecznego. To szczególnie boli. To jest miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Dlaczego pan zajmuje miejsce? Odprowadziłem matkę. Tak? No. Bo ta karta, która jest tam za szybą włożona, jest już niestety nieaktualna. Od kiedy? Może od ponad roku. Czas nieokreślony była wydana na matkę. W międzyczasie matka się niestety... Inwalidką. W międzyczasie się zmieniły przepisy. Jesteśmy w zespole do spraw orzekania niepełnosprawności i to jest jedyna instytucja, w której można otrzymać taką kartę parkingową. Kto taką kartę może dostać? Kartę parkingową zgodnie z tymi przepisami, które obowiązują od 1 lipca 2014 roku, otrzymuje osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, osoba legitymująca się orzeczeniem o stopniu umiarkowanym, która również ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Czym się te karty różnią od tych poprzednich? Przede wszystkim jest nowy wzór karty parkingowej. Oprócz danych właściciela jest określony termin ważności karty parkingowej. Karta parkingowa jest wydawana nie dłużej niż na okres 5 lat, a w przypadku placówek ten okres został określony przez ustawodawcę na maksymalnie 3 lata. Ta karta po prostu nie obowiązuje. No to muszę... Ta karta jest nieaktualna. No, to przyjmuję do wiadomości w tym układzie. Była wydana na matkę przecież, nie na mnie, jakieś 4 lata temu. I ona funkcjonowała cały czas. No, ja nie śledzę tego, czy niestety, no, aktualne, pan... czy nieaktualne. No, niestety, to było na czas nieokreślony. Bo to jest uprawnienie, które przysługuje, z tego co wiem, na czas nieokreślony, dopóki osoba jest inwalidą. A ona jest trwałym inwalidą. Dobrze. Panie kierowco, za takie powyższe wykroczenie jest przewidziana kara 800 zł, 5 punktów karnych. Może pan się ze mną nie zgadzać, wtedy kieruję wniosek do sądu. Dobrze, to w takim razie do sądu. Proszę usiąść, chwilkę poczekać. Ustawodawcą, który te zmiany wprowadzał, kierowały dwa powody. Po pierwsze, koniecznością było ukrócenie sytuacji, która zaczynała już być wręcz patologią, kiedy w sposób nieuprawniony na kopertach, czyli miejscach dla osób niepełnosprawnych, parkowały pojazdy, które tam nie powinny się znaleźć. Pojazd zaparkowany na miejscu dla osoby niepełnosprawnej potrzebuje holownik na ulicy Sebastiana 25. Drugim powodem, który kierował ustawodawcą, był powód związany z tym, aby jak najcelniej trafić z tym uprawnieniem do tych osób niepełnosprawnych, które faktycznie mają utrudnienia w poruszaniu się. I ta zmiana zaowocowała zaostrzeniem rygorów związanych z koniecznością spełnienia warunków przez osoby niepełnosprawne. 1 do 33, odwołaj mi holownik. Posiada pan kartę osoby niepełnosprawnej, aktualną? No aktualnej nie, bo jeszcze nie zdążyliśmy zrobić. No to niestety nie może pan parkować na miejscu dla osoby niepełnosprawnej. Ile takich kart państwo wydali? Od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2015 było to około, łącznie z kartami dla placówek, 6,5 tysiąca. O ile to jest mniej w porównaniu do lat poprzednich? No praktycznie o 14 tysięcy mniej. Teściowa jest osobą niepełnosprawną, po którą teraz jedziemy i... Jest tak, bo ja się pytałem na Stachowicza i żeby dostać nową kartę, to teściowa musi osobiście się tam zgłosić. A ona jest osobą niechodzącą
i nie mam jak wyrobić tej nowej karty. Nie ma czegoś takiego, że oni kogoś przysyłają do domu, że mogę upoważnienie wziąć od niej. Nie, ona musi być osobiście. Kiedyś zawoziłem teściową na Grodzką i tam też jest wjazd tylko z identyfikatorem, ale później jak ją odbierałem stamtąd, no to... No tak, ale to nie zmienia faktu, że po prostu pan sam jeżdżąc po drogach, no niestety nie może korzystać z tych przywilejów teściowej, tak? Jak ja byłem, jak ja miałem odebrać ją od koleżanki, skoro ona tam była, nie? To znaczy do koleżanki może być, a do urzędu nie może się dostać, tak? A nie, miałem zadzwoniła po mnie z powrotem, żebym przyjechał po nią. I wtedy jechałem już na pusto i ta kamera, która jest tam na rogu, mnie złapała. I miałem wezwanie do was. No i też... Jak to się ma do przepisów? No, jechałem bez osoby niepełnosprawnej, ale po osobę. Przepis w sposób jednoznaczny mówi, że to uprawnienie jest adresowane do osoby niepełnosprawnej. I ulgi wynikające z faktu posiadania kart parkingowych tylko wtedy mogą być stosowane, jeżeli w pojeździe znajduje się właściciel karty parkingowej. Czyli skończyły się już tłumaczenia, że kierowca jedzie sam i mówi, że jedzie po niepełnosprawną matkę na przykład. Tak, i to były przypadki bardzo trudne do zweryfikowania, bo bywało tak, że ktoś oszukiwał, a ktoś jednak po kogoś jechał i dlatego patrole Straży Miejskiej bardzo często musiały na przykład za takimi osobami pojechać, by sprawdzić, czy mówią prawdę. Te czasy minęły, od 1 lipca ubiegłego roku już takich przypadków być nie może. Karty są wystawiane na konkretne osoby i te osoby muszą znajdować się w pojeździe. Panie kierowco, niestety za takie nadużywanie karty, jeszcze używanie nieaktualnej karty, jest przewidziana sroga kara. Jeszcze korzystanie z tych miejsc dla osoby niepełnosprawnej. Jest to 800 zł i 5 punktów karnych. Przyjmuje pan taki mandat? No co mam zrobić? W sytuacji, jeżeli ktoś pozostawi na kopercie swój samochód, nie mając do tego żadnych uprawnień, 500 zł. Natomiast jeżeli do tego pozostawi za szybą na przykład nieważną kartę parkingową, to mamy sytuację, w której do 500 zł doliczamy 300 zł kolejnego mandatu, no i robi nam się kwota w postaci złotych 800. Jeszcze do tego wszystkiego, jeśli się okaże, że kierującego przez dłuższy czas nie będzie przy samochodzie, możemy mieć auto scholowane na parking płatny, no wtedy kwota rośnie o kolejne 500 zł, godziny na płatnym parkingu, no robi nam się zdecydowanie ponad 1000 zł kosztów no takiego pozostawienia samochodu. Poprosiłbym cię o holownik na ulicę Szeroką 38. Mam pojazd zaparkowany na miejscu dla osoby niepełnosprawnej z nieaktualną kartą parkingową. Czy Straż Miejska przeprowadza wiele interwencji związanych z nielegalnym stawaniem na kopercie, jak na przykład tutaj? Niemal każdego dnia strażnicy kontrolują takie miejsca, a wszystko po to, by te miejsca, czyli koperty dla osób niepełnosprawnych, pozostawały wolne dla osób z uprawnieniami, a nie dla osób, które takich uprawnień nie posiadają. No tutaj pani na szczęście szybko odjechała, ale zdarza się, że ludzie parkują na tych kopertach. Tak, w samym 2015 roku w całym Krakowie strażnicy miejscy podjęli ponad 500 takich interwencji, ale obserwując minione lata, muszę powiedzieć, że skala tego problemu spada. Nowe przepisy, te wprowadzone w sposób restrykcyjny, bo tak trzeba powiedzieć, czyli to, co obowiązuje od 1 lipca 2015 roku, to wszystko spowodowało, że jednak kierujący no, dwa razy zastanowią się, nie mając tych uprawnień, zanim zaparkują na kopercie, czyli miejscu przeznaczonym dla osoby z uprawnieniami. Dlaczego pan zatrzymuje pojazd na miejscu dla osoby niepełnosprawnej i zajmuje to miejsce? Nie, panie, jestem niepełnosprawny. Mam tutaj lokal też gastronomiczny. Nie mam karty, ale nieaktualne. Tak. No już nieaktualne są te karty. Trzeba korzystać tylko z nowych kart. Naprawdę nie wiedziałam. Spróbuję dzisiaj albo jutro wymienić tę kartę. Zapostuj na miejscu dla osoby niepełnosprawnej. Korzystanie z tej karty. Jest przewidziana kara 800 zł, 5 punktów karnych. No jutro wymieni na 100%. Nie wymieni pan jutro. Także bardzo proszę nie korzystać z tej karty. Ale inną kwestią jest to, że pan tu wjechał na ten zakaz ruchu. Za ten zakaz ruchu dzisiaj dostanie pan 100 zł. 5 punktów karnych, bo tutaj pan już dopóki pan nie będzie miał nowej karty, nie wolno wjeżdżać. Jedno jest bezdyskusyjne. Mamy do czynienia w tej chwili z taką sytuacją, z którą wcześniej nigdy nie mieliśmy do czynienia. Mianowicie, że koperty, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w tej chwili, oczywiście nie na gminie, ale są puste. Czekają. Ilość wykroczeń związanych z nieuprawnionym parkowaniem na tych miejscach jest o wiele mniejsza. Jednym słowem, jest sytuacja taka, że założenie, które kierowało ustawodawcą, zostało spełnione. Wierzę, że te uregulowania, które w tej chwili obowiązują, w sposób właśnie taki celny trafiają do tych, którym taka
ulga jest naprawdę bardzo potrzebna, czyli tych osób, które mają to utrudnienie w poruszaniu się. Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.